A tamto urządzenie, co to jest? Też to jest wiatarka? Ten, wiatarka elektryczna. Aha, już elektryczna. A nie ma. Już nie chodzi. Mhm. Ale to jest jeszcze nabytkowa, oryginalna, popatrzcie, taka ciężka. Czyli kowale, zobaczcie, duże rzeczy robili. Musieli się znać na wielu właśnie takich czynnościach. A podobno jeszcze się tu właśnie mówiło, że jak kogoś ząb boli, to też się chodziło do kowala, bo kowal łapał szczytami zęba i wyrywał czasami. Musiał się też na tym znać, słuchajcie. Też się mówiło, że nie ma dobrych, nie było dentystów, to się do rwania szło do kowala. To zobaczcie teraz takie, jak nie będziecie dbali o zęby, to zaraz tu przyjedziecie do Zelgna i będziemy wtedy wyciągać te mleczaki albo inne zęby. Także tutaj też się zrobić i to była taka osoba, która się znała naprawdę na całym metalu. A kiedyś wam powiem, że kilka tysięcy lat temu, na przykład ze 3000 lat temu, to kowal jak umiał to ten metal kuć i odlewać różne rzeczy, to go w ogóle uważali za czarodzieja. Bo potrafił stary metal jakoś wydobyć, gdzieś tam w postaci rudy wytopić i z niego zrobić na przykład jakąś broń. To w ogóle był osobą bardzo szanowaną we wsi, czy w ogóle w takich różnych osadach, nawet takich bardzo dawnych, więc na pewno... To zależało, jaki koń był, bo niektóry nie dał się podkuć, a tak to się trzymało konia, a tak to musiał taką klatkę mieć, że go prowadził i nogę dopiero do góry podniósł na lince i wtedy dopiero kulił. Tutaj jak był, to dwa paleniska tu byli. Tu było czterech łuczni. A czyli kuźnia dużo. No, tu był interes, to złote, jak to się mówi, góry. No tu jest jedno palenisko, a tam było drugie palenisko. Tam do łuczni było. No proszę, zadawajcie pytania. I zamiast, no, mów, jakie pytanie masz. A czy pana kopnął kiedyś koń? A jeszcze jak? Patrz, tu mam. Ślad od kopnięcia, tak? To bolało. No bolało. Czy dzikusu, bo niektóre takie konie były nerwowe. Właśnie, nerwowe. No ale podkuj trzeba. Proszę, następny. Szybko. A ile pan koń dziennie podkuwał? Proszę? Ile koni pan dziennie podkuwał? O, to ze 17 i 20 nawet. Tu było pełno koni. Tak jak dzisiaj samochodów macie, to tyle koni tu było. No, jeszcze jakieś pytanie? No, proszę. Michał? Ale mów! Czy dużo było, można było zarobić? A jak? Złoty interes był. Tak jak dzisiaj zarabiają informatyki. Najlepiej. Na komputerach. No. Na komputerach. To było tak. Zresztą to były takie zawody najbardziej popularne, znaczy tak. Najlepsze. Młynarz, właśnie kowal, właśnie. Nie, młynarz też dużo zarabiał. Czy tak, to była tak. Ciężka praca? Proszę? Ciężka praca to była? A jeszcze jaka? Taki duży młot, jak tutaj lemiesze się klepało, to musiał dobrze mieć siłę. No bo to bardzo duża masa i to kilkanaście uderzeń, tak, tak słuchajcie. To naprawdę ręce pan musiał być wtedy bardzo silne. No jeszcze... Robił pan kiedyś miecz? Proszę? Robił pan kiedyś miecz? No. A dużo? Ha. Też pan tu. No i ostatnio. Ile godzin dziennie pan pracował? A ja długo nie pracowałem tu, bo dopiero ile tu? 12 lat jak przyszedłem. A w ciągu dnia? Tak jak kiedy, od kiedy się zaczynała praca kowala? Od której rano? I... Od rana do wieczora. Jak była robota? Dzisiaj to jest. No i jeszcze tam. Czy pan miał jakieś przerwy? Proszę? Czy pan miał jakieś przerwy? Tak. Myślałem, że tylko rano jak wstąpi. Nie no, trzeba było przyjść sobie coś zjeść, no. Oczywiście. Nie, właśnie. Bo to siła, naprawdę to jest ciężka praca. I coś dobrego zjeść. No, takiego co dawało siłę. Właśnie. Nie suchy chleb. A duża kolejka była? Koniu? Proszę? I do kucia. Duża kolejka była tu koni do kucia? Tak. Mówi pan, że przed całą kuzią, czasami jak mówił, że 19, 17 koni dziennie, albo 20 koni dziennie, no to zobaczcie, ile to jest praca. Tutaj cały czas był ruch. A często pan zwalniał uczniów? Proszę? A często pan zwalniał uczniów? No, jak się, niektóry był dobry uczeń, a niektóry to taki skoczek, jak to się mówi. Tak jak w szkole dzisiaj. Jeden się dobrze uczy, a drugi... Jeden miał talent, a drugi nie miał talentu. Do pracy. Do pracy. No to...
to do wszystkiego trzeba mieć werwę i zamiłowanie. A robił pan tak, jak nawet nie było klientów, żeby tak... to tu roboty było zawalone pełno. Tam był stolarz, to koła robił, tu było wszystko zawalone. No zawiasy na przykład się robiło, różne zamki takie. No nawet podkowy robili. Tak, na zapas, nie? No tak. Czasami się drzwi rwał, jak chodzili po nami. Także słuchajcie, też Kowal to też pracował właśnie, jak robił zawiasy do drzwi, zamki, tak. Haczyki. Wszystkie te rzeczy, które były po prostu z metalu, które ludziom były potrzebne, a wtedy nie było jeszcze takich fabryk, które produkowały maszynowo wiele rzeczy, to nawet kowal gwoździe kuł, słuchajcie. Tak, też były z prętów, specjalne kawałki się cięło, formę i uderzał właśnie kowal, robił taki grzybek do młotka, to wtedy hartował i można było kupić też gwoździe. I często w starych budynkach, jak będziecie czasami widzieli, to takie belki są łączone takimi prawdziwymi kutymi gwoździami. To jest bardzo ciekawa rzecz. Dobrze, to dziękujemy pięknie za informację. No to ładnie. Ja pana taki mały prezencik, dziękuję, że pan nam poświęcił trochę czasu. O, dziękuję bardzo. Cieszę się, że tak ktoś się interesuje i tych małych, bo ja lubię wnuków, ja bardzo. To zobaczymy, jak wyglądało. Tak. Ja kiedyś przyjadę do pana, sobie porozmawiamy jeszcze, dobra? Dobra. Bo ja tu będę...